naszym klubie kochamy blask. Nasz super klub Wings to moc i siła, to światło gwiazd. Aisza trenuje Mata, by stał się bohaterem świata marzeń. Nie udaje jej się to, więc Wings prowadzą Mata do Tygrysiej Lilii. Wojowniczka mówi im, że aby stać się bohaterem, Mat musi znaleźć magiczny miecz swojego ojca. Bohater nadejdzie. Aisza, gdzie podziała się twoja moc? A teraz? Czas już kończyć zabawę? Naprawdę się poddajesz? Pomyśl, zanim coś zrobisz. Dlaczego mi wciąż dokucza? Jakby żywiła się moją mocą. Ale jak ona to robi? No jasne. Jesteś taka potężna, bo karmisz się moją mocą. Ha. Dziewczyny, ufacie mi? O nie! Nic wam nie jest? Jakbyś miała mnie pytać jeszcze raz, odpowiedź brzmi nie. Wcale ci nie ufam. Co ty wyprawiasz? No dalej! Atakuj! O, przecież wiesz, w końcu właśnie cię atakuję. Nie! To te bransoletki, nie? Ładują się moją mocą. Więc jeżeli nie atakuję... Przestań! Przestań już! Nie mam już ochoty się bawić. Nie! Udało ci się, Aisza! Pokonałaś ją! Ta walka umysłów mnie zmęczyła. Prawie jak trening z Matem. Hej, hej, Wings czaruje, magiczny klub i nie zatrzyma nas nic. Czujesz, jak ogarnia cię magiczny szał. Hej, siostry, jest magia, czas unieść się, poniegnać, być jedną gwiazdą. Uroda plus IQ. To niewiarygodne, nawet nie zauważył, że coś się działo. Śpi tu jak jakiś suseł. Jaki bałagan! Jakby przeszło tędy tornado! Hmm.
tu jest tego miejsce. Puść to już! No, o wiele lepiej. Hej, już czas odwiedzić Wendy. Świetnie. Widziałeś to? Co takiego, królowo? Patrz uważnie. Tu jest tego miejsce. Widziałeś? Nasza Tekna jest maniaczką porządku i kontroli. Co za miła niespodzianka! Uśmiech! To zdjęcie wyląduje na smilebooku sierocińca. Wendy? Mamy dla ciebie niespodziankę. Nie mogę w to uwierzyć. Matt, czy to naprawdę ty? Minęło tyle czasu. Prawie cię nie poznałam. Powiedz, jak się czujesz jako kierowca największych gwiazd pop na całym świecie? Tak właściwie to jestem ich menadżerem. Menadżerem? Jesteśmy tu z powodu Matta. Szukamy czegoś, co należało do jego ojca. Jego ojca, Piotrusia Pana. Druga gwiazda po prawej. Bardzo przypominasz ojca. Szukamy jego miecza. No? To długa historia. Powiedzmy, że cały świat marzeń jest w niebezpieczeństwie. I tylko ja mogę go ocalić. Naprawdę, Matt? Przecież jako dziecko bał się nawet własnego cienia. To też jest bardzo długa historia. Chodźcie za mną do pokoju Piotrusia. To był też kiedyś mój pokój. Szukasz tego, co schowane w sercu ciągle masz. Czasu znaleźć to i śnić jak najjaśniejsza z gwiazd. Możesz być kimkolwiek tylko chcesz. I dobrze o tym wiesz. Światło włączyć czas. Niech się zaczyna show. Już czujesz ten blask. Więc nie wstrzymuj go. To jest magia. Byłam pewna, że znajdziemy tu miecz. Albo przynajmniej jakąś wskazówkę. Bez obawy. Pamiętajcie, że jestem wybrańcem. Hej, wszystko u was w porządku? Cóż, prawie. Galeon Piotrusia bawił się nim godzinami. Odgrywał swoje bitwy z kapitanem Hakiem. No, wystarczy trochę kleju i... Notatki twego ojca. Myślałam, że zniknęły razem z nim. Wygląda jak z lotu ptaka. Jasne, narysował to ktoś, kto latał. Chwilka, wychowałam się w tej okolicy. Druga po twojej prawej.
a więc druga po twojej prawej, znajdziesz swoją przyszłość. A jeśli druga po prawej to nie była tylko gwiazda prowadząca do ukochanej? Myślisz, że może znaczyć coś innego? Posiadłość, w której ukryty jest miecz. Tak, tak, posiadłość rodziców. Piotruś przylatywał tam, by mnie odwiedzić. To w zupełności wyjaśnia, dlaczego list mówi, że mam iść za drugą po prawej, by znaleźć moją przyszłość. Słyszałam, że mieszka tam kolekcjoner sztuki. Musimy iść i to sprawdzić, ale myślę, że powinniśmy przebrać się za kolekcjonerów sztuki. To zadanie dla mojej Super Su! W czym mogę pomóc? Dzień dobry! Przepraszamy za najście! Piękna pogoda, nieprawdaż? Może wczoraj było nieco cieplej, lecz dziś też jest ładnie. My szukamy właściciela posiadłości. Kto chce go widzieć? A kontaktował się z nami w sprawie... O tamtych was tam! Ma pani na myśli te rytualne urny z mykeńskiej ceramiki? Ach, dość tego, nie ci z umowy. Asystentki, idziemy. Asystentki? Zawsze wam powtarzam. Takt jest istotną częścią pracy. Jak można rozmawiać o sztuce w progu? Pozwólmy mu mówić. Nie będzie się z nami układał. Ale bez obaw, gdzieś indziej znajdziemy bezcenne okazy do kolekcji. Bardzo przepraszam, nie wiedziałem, że jest pan kolekcjonerem sztuki. Sądziłam, że to oczywiste. Jeśli pan i pańskie asystentki pozwolą, poinformuję panicza Sebastiana, że państwo na niego czekają. Nieźle, Matt. Panicz oczekuje na państwa. Witam, witam. Gottfried powiedział mi, że państwo również kolekcjonują sztukę. Miło pana poznać. Matt Mac? Tak, a to są... Asystentki. Miała pani rację co do was. Nie można się popisywać. Nie wiadomo, kto podsłuchuje. Pewnie chce pan obejrzeć moją kolekcję i coś nabyć. Miecze. Kolekcjonuję miecze. Długie, krótkie, no miecze. A otomańskie? Tak, te też. Ale chciałbym rzucić okiem na wszystkie miecze, by zobaczyć, w jaki układ możemy wejść. To brzmi doskonale. Pańskie asystentki mogą zaczekać tutaj. Że tutaj? W sali kolekcjonerskiej mogą przebywać maksymalnie 3 osoby naraz. Rozumiecie? Ze względów bezpieczeństwa. Jeśli ktoś jeszcze raz nazwie nas asystentkami, to serio wybuchnę. To jest okazja, na którą czekałyśmy. Możemy się rozejrzeć. 5 zmysłów Rosenzweiga. Szkoda, że porzucił rzeźbiarstwo, prawda? Tak. Właśnie wczoraj o tym rozmawialiśmy, prawda, Stello? A to arcydzieło pochodzi z Włoch. Z połowy XV wieku. No tak, wiem, to jedno z moich ulubionych dzieł. Co powie pan o tym? Najmocniej przepraszam. Codziennie jem tu śniadanie. Gottfried zapomniał sprzątnąć moją filiżankę. Gottfried, filiżanka! Ten miecz może być wszędzie. Są takie piękne. Mam dziwne przeczucie.
panicz zabrania dotykania jego dzieł sztuki. O, z pewnością ta cała sztuka wymaga ciężkiej pracy. Panicz życzy sobie, by dzieła były odkurzane co drugi dzień. To wiele godzin pracy. Dokładnie 5 godzin, 42 minuty i 28 sekund, proszę pani. Jeśli panie pozwolą, muszę kontynuować, bo będę miał opóźnienie. Muszę coś tutaj sprawdzić. A jaki masz pomysł? Użyję wizji logicznej, by sprawdzić, czy ten pokój nie kryje jakichś tajemnic. Wszystkie przedmioty tutaj są idealnie czyste. Oprócz tego lustra. Jest na nim mnóstwo kurzu. Na tym obrazie też. Całe mnóstwo kurzu. Bingo! Klawiatura może być podłączona do lustra. Za nim na pewno jest tajne przejście. A więc? Czy coś z mojej kolekcji się panu spodobało? Czy chciałby pan złożyć mi ofertę? Z przykrością stwierdzam, że nie. Bardzo przepraszamy za to najście. Zabierzemy nasze rzeczy i... Właściwie, jako pańskie asystentki, czujemy, że spodoba się panu to lustro. Ten staroć? To tylko stara rodzinna pamiątka. Nie ma wartości kolekcjonerskiej. Ależ nie. Nie miałam na myśli samego lustra, tylko to, co ukrywa. Ja nie... nic nie rozumiem. O, proszę. Każdy prawdziwy kolekcjoner ma tajne miejsce na najcenniejsze dzieła. Ja ją tego nauczyłem. Muszę przyznać, że wygląda na to, że mam do czynienia z zawodowcami. Haha, a więc pozwolisz nam obejrzeć swoją tajną kolekcję? Pod jednym warunkiem. Pomożesz mi wycenić to, co zawiera. W środku jest stara skrzynia. Należała do poprzednich właścicieli. Miecz może być właśnie w tej skrzyni. Myślę, że właśnie go widziałem. Może mam jakąś magiczną więź z tym mieczem. A więc pasuje ci ten układ? Tak. Ta winda nie jest szczególnie duża. Wszyscy się w niej nie zmieścimy. Wyślijmy moje asystentki. Sprawdzimy, czy mają umiejętności potrzebne, by zostać koneserami sztuki. Lepiej chodźmy do skarbca. Doskonale. Będziemy je obserwować przez ten monitor. Czekajcie. Najpierw wyłączę system antywłamaniowy. Gotowe. Ten monitor jest podłączony do wszystkich kamer w całej willi. Stąd obserwuję każdy pokój. To jest wspaniałe. Czuję się tutaj jak w muzeum. To jakieś zakłócenia. Co się dzieje? Co się dzieje? Zdaje się, że drzwi piwnicy zamknęły się bez mojej kontroli. No i? No i
Gdy piwnica jest zamknięta, system antywłamaniowy włącza się automatycznie. Coś tu jest zdecydowanie nie tak. Lepiej się przygotujmy. Nigdy mi się to nie zdarzyło. Musimy je stamtąd wydostać. I to już! Bądźcie gotowe na wszystko! System alarmowy aktywowany. Stello, to jest twoja chwila! Kim jesteś? Pokaż się! Ale co? Ta piana was paraliżuje. Musimy ją zatrzymać. Zajmę się tym. Moja zdolność kontrolowania cieczy działa też na pianę. Dawaj, dawaj, dawaj! Przynajmniej udało mi się włączyć światła. Co się stanie, jeśli ich nie wydostaniemy? Możesz już nigdy nie zobaczyć asystentek w jednym kawałku. Ale to zamarza! To gaz kriogeniczny. Ktokolwiek to jest, próbuje nas zamrozić! To co robimy? Dużo dłużej nie wytrzymamy. No dawaj, pokażesz nam się, czy tchórzysz. Nie, dziewczyny, dawajcie! Zostańcie ze mną!